Troszkę czuję się z tym źle, ale to czuję się źle, że mam do siebie jakąś taką pretensję, że nie potrafię, nie wiem, znaleźć w tym momencie jakiegoś tematu, którym mógłbym ją zainteresować rozmową, ale też nie chcę robić czegoś po prostu na siłę, ej, popatrz, ptaszek, czy coś w takim stylu. Co, idziemy za chwilę, nie? My trochę poszliśmy tutaj, co? Chwilę szliśmy tu. Ale idziemy jeszcze dalej. Gdzie? Nie, już tam. Ty chciałaś kawę? Ale ja bym teraz chciała umyć włosy, wiesz? Teraz? No. A nie możesz, nie wiem, później tego zrobić? Ale czemu chcesz iść dalej? Myślałam, że już spacer mamy zaliczony, taki poranny. Nie. Jeszcze nie. To mi tak, chcesz iść na basen, to po co masz mieć głowę przed basenem? No, chciałam iść na basen właśnie. Też bym sobie zapaliła. No, jak chcesz iść, możemy iść, to robi. No, Asia była bardzo nieskora do tego, aby w ogóle iść tam, ale, że tak powiem, nie pozwolę na to, żeby Asia decydowała o wszystkim w naszym związku. Dlatego też troszkę musiałem na niej to wymusić, co widziałem, że jej się nie podobało, ale nie chciała dać poznać po sobie, że jej się nie podoba i troszkę jakby się zmusiła do tego pójścia ten kawałek dalej.